Dawno temu żyli sobie trzej bracia i siostra. Jako pierwszy urodził się dąb. Drugi na świat przyszedł sosna. Jako ostatni razem w miocie urodzili się brzoza, kocurek, i wierzba, kotka. Dąb był uważany za tego najmądrzejszego i robił dla reszty rodzeństwa za lidera. Sosna był zapatrzony w starszego brata jak w obrazek. Dlatego też zawsze się z nim zgadzał i starał się kopiować wszystko to, co robił. Wierzba była dość cicha i nieśmiała. Nigdy nie interesowała się tym, co robili jej starsi bracia i wolała spędzać czas z brzozą lub z ich matką. Brzoza natomiast lubił spędzać czas z wierzbą. Jednak znacznie bardziej wolał spędzać czas z braćmi. Zmarły ojciec rodzeństwa był podróżnikiem i dąb chciał iść w jego ślady. A skoro dąb chciał iść w jego ślady, to sosna i brzoza również. Po śmierci ich matki dąb i sosna poczuli, że wreszcie nic ich nie trzyma ze starym domem i mogą zacząć swoją wymarzoną podróż. Wierzba nie chciała opuszczać domu, ale jeszcze bardziej nie chciała zostać sama. Dlatego dołączyła do swoich braci w ich podróży. Pewnego dnia podczas drogi rodzeństwo zostało zaatakowane przez psy. Dąb postanowił wtedy poświęcić wierzbę, która była od nich znacznie słabsza i wolniejsza, aby bracia mogli bezpiecznie uciec. Psy dorwały wierzbę. Bracia byli pewni, że kotka nie dałaby rady przeżyć takiego ataku i kontynuowali drogę bez niej. Okazało się jednak, że kotka przeżyła i pragnęła zemsty. Po długiej podróży bracia osiedlili się na terenie za rzeką i założyli tam swoje klany. Klan Dębu, klan Sosny i klan Brzozy. Oraz przybrali imiona Dębowa Gwiazda, Sosnowa Gwiazda i Brzozowa Gwiazda. Wierzba po długim czasie odnalazła braci i założyła własny klan po drugiej stronie rzeki. Nazwała go klanem Wierzby i przybrała imię Wierzbowa Gwiazda. Krótko po tym kotka zakradła się na teren klanu Dębu oraz zaatakowała najstarszego z braci. Niestety podczas walki Dębowa Gwiazda i Wierzbowa Gwiazda spadli z urwiska i oboje zginęli. Po śmierci Dębowa Gwiazda założył klan Gwiazdy. Natomiast Wierzbowa Gwiazda założyła klan Ciemności. Do tej pory koty z klanu Wierzby nienawidzą kotów z pozostałych klanów za to, że Dębowa Gwiazda zostawił Wierzbową Gwiazdę na pewną śmierć. Natomiast koty z pozostałych klanów, czyli tak zwanych trzech klanów, nienawidzą klanu Wierzby za to, że Wierzbowa Gwiazda zabiła Dębową Gwiazdę.